Pytanie z Instagrama. Czy ważniejszy jest nurt psychoterapii, czy osoba terapeuty? Trudne pytanie, bo nurt psychoterapii jest bardzo istotny. On powinien być dopasowany po pierwsze do problemu, z którym się borykamy, po drugie też do naszych własnych ograniczeń i możliwości. Czasem na przykład nurt terapii psychodynamicznej czy psychoanalitycznej jest bardzo istotny i ważny dla długoterminowych problemów, głębokich problemów, związkowych, interpersonalnych problemów, ale powinien on być skierowany do osób, które mają zdolności wglądowe, możliwości długiego czasu pracy nad sobą, potrafią zadawać sobie pytanie o swoje wnętrze. I to jest skierowane do tej osoby. Ale czasem problemy, chociażby związane na przykład z jakimś konkretnym bólem, czy objawem, czy niepokojem, lękiem, może stanem depresyjnym, mogą być leczone w nurcie behawioralno-poznawczym, który jest związany właśnie z jakimś zadaniowością osoby, chęcią szukania odpowiedzi u swojego terapeuty. Psychoanalityk na przykład nigdy nie zaspokoi ciekawości swojego pacjenta, ale terapeuta pracujący w nurcie integratywnym czy behawioralno-poznawczym może odpowiadać na pytania, może zadawać zadania tak zwane domowe do przepracowania między sesjami. I to jest ten ważny moment rozpoznania tego, jaki mam problem i jaką mam swoją osobistą kondycję i chęć, na ile chcę wgłębiać się w swoją historię życia, w swoje myśli, w swoje uczucia, bo to też jest związane z nurtem. Osoba terapeuty z kolei jest bardzo ważna. Może powinna być raczej w tym nurcie psychoanalityczno-psychodynamicznym pewnego rodzaju drugoplanowa, ponieważ terapeuta tam służy raczej swoją własną refleksją, myślami, oczywiście wiedzą, którą posiada, ale jest takim lustrem dla nieświadomych fantazji, konfliktów pacjenta. Powinien być bardziej testowany czy sprawdzany w oparciu o kwalifikacje, czyli właśnie nie wiem, certyfikaty, dyplomy, porządne szkolenia, bycie uznanym w środowisku czy znanym w środowisku. Natomiast jego cechy osobiste, czy jego życie, czy jego światopogląd są raczej drugoplanowe. To znaczy nie powinny być brane jako istotne. Czasem szukamy takiego wsparcia, daje nam to poczucie bezpieczeństwa, jeśli wiemy, że ktoś, nie wiem, ma rodzinę albo ma ten sam system wartości, światopogląd, nie wiem, jest osobą wierzącą. Czasem to pomaga pacjentowi, a czasem to wręcz przeszkadza pacjentowi, bo jeśli na przykład terapeuta jest osobą wierzącą i wiemy o tym i my jesteśmy wierzący, to mamy takie założenie, często fałszywe, że rozumiemy się bez słów. Może warto pójść do terapeuty, o którym nie wiemy, że jest wierzący i będzie zadawał nam trudne pytania o naszą wiarę, za którą z kolei mogą się ukrywać nasze deficyty emocjonalno-psychiczne. Więc to jest zawsze, terapia jest zawsze wyzwaniem, przygodą, i tak z taką ciekawością bym na nią patrzył, a nie tylko jako właśnie taki obszar lęku czy jakiegoś, nie wiem, przygotowania się do walki, do wojny. To jeszcze dopytam, czyli powinniśmy brać pod uwagę możliwość szukania, że nie znajdywanie od razu osoby czy nurtu, który będzie wycelowany idealnie do naszych problemów i potrzeb, tylko założyć, że może być tak, że będziemy trochę szukali. Tak, tak, to ważne szukanie, aczkolwiek znowu w pewnym momencie bym się zatrzymał, bo można szukając unikać decyzji na pracę nad sobą. Natomiast szukanie jest bardzo istotne. Zawsze przed rozpoczęciem terapii są tak zwane konsultacje, w których to jest właśnie ten moment szukania istotny, zadawania sobie pytań, czy ta osoba, czy ta metoda, czy to daje mi jakąś większą, głębszą refleksję po wyjściu z gabinetu, czy umacnia mnie w jakimś stopniu, a może mnie też, nie wahałbym się tutaj, nie bałbym się słowa rozbija, bo rozbicie, poczucie się źle w terapii jest też na miejscu. Znaczy to jest jakieś wyjście poza swoje schematy utarte, jakiś komfort, strefę bezpieczeństwa. Ale tak jak pani mówi, szukanie, zadawanie pytań, sprawdzanie, może nawet bym powiedział szukanie u znajomych i podpytywanie ich, czy znają jakiegoś terapeutę godnego zaufania, jest całkowicie naturalne i nigdy nie powinno być pominięte. Raczej bym powiedział o pewnym braku roztropności, jeśli ktoś po prostu idzie bezrefleksyjnie, powierza swoje życie komuś, kto nie jest sprawdzony.
Pytanie od pani Magdaleny przesłane e-mailem. Jak powinna i czy powinna spowiadać się osoba w głębokiej depresji z myśli czy prób samobójczych? Myśli czy próby samobójcze są wyrazem słabości i bólu. Często są wyrazem nie do zrozumienia jakiegoś bólu czy krzyku o pomoc. Trudno je nazwać grzechem samym w sobie, no bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś w pełni świadomie uderza w swoje życie, czy chce się go pozbawić, bo życie jest czymś najcenniejszym, co w sobie posiadamy. Więc po pierwsze, z kategorii moralnej one nie są grzechem. O wiele bardziej, taką dygresję zrobię, powinniśmy się martwić zabijaniem na raty w postaci różnego rodzaju niedbania o swoje zdrowie, to tylko taka dygresja. Natomiast tutaj myślę, że ta osoba, która ma myśli samobójcze, próby samobójcze, nie tyle musi się z nich spowiadać, co może szukać w spowiedzi dodatkowej siły, powierzenia siebie, oddania tego Panu Bogu, usłyszenia tego przez spowiednika, przez drugą osobę, jako też bólu swojego własnego. Może czasem też jakiejś ludzkiej porady ze strony spowiednika, zachęty do szukania pomocy. Może jakieś dodania siły do szukania tej pomocy, żeby nie być samemu w tych myślach samobójczych, nie być samemu w jakichś próbach samobójczych. Najgorsze, co może się nam zdarzyć, to bycie samemu. Więc jeśli ktoś już chce i mówi o tym, no to jest to na pewno zdrowe szukanie ratunku, zdrowe szukanie pomocy. I bym to docenił w sobie, że jestem w stanie o tym powiedzieć spowiednikowi, ale nie dokładałbym jeszcze sobie dodatkowo jakiejś takiej negatywnej myśli, że jeszcze powinienem siebie tutaj dobić i dodatkowo oskarżyć. Jest to wystarczający ból nieradzenia sobie, jeśli ktoś ma takie myśli czy próby. Przy czym mówię to z pełną świadomością, żeby tego nie usprawiedliwiać, nie zwalniać z odpowiedzialności za swoje życie, I też jasno nie powiedzieć, że Pan Bóg i drugi człowiek powinien z pełną odpowiedzialnością mocno walczyć o życie kogoś, kto jest w takim stanie depresyjnym, nieradzącym sobie właśnie z egzystencją i chcącym zrezygnować ze swojego życia. Każdy z nas powinien o taką osobę zawalczyć. Chciałabym dopytać, to nie jest wprost jakby związane z tym pytaniem, ale jakoś tak mi się nasuwa, że jeżeli już dojdzie do tego samobójstwa, czy taka osoba jest jakby skreślona. Wiadomo, że Pan Bóg ma wolność jakby w tym, co z nami po tej śmierci będzie, ale często jednak jako osoby wierzące mamy takie myślenie, że to samobójstwo zamyka drogę do nieba, czy bardzo ją utrudnia. To znaczy nie jest nikt, jeśli dojdzie do skutecznego samobójstwa, to zawsze jest to akt taki, bym powiedział, maksymalnego smutku i rozpaczy i rezygnacji z życia. Myślę, że Pan Bóg sobie z tym radzi, bo patrzy na nasze życie w całości egzystencji, nie tylko w tym momencie, który nas tak zapędził w kozi róg, że jesteśmy w stanie się targnąć na swoje życie. Zdecydowanie w większości próby samobójcze, które kończą się samobójstwem, są dużo wcześniejszym wołaniem o pomoc, ale na przykład niebyciem wysłuchanym przez środowisko. Nawet jeśli są demonstracją czegoś, to na pewno jest to wcześniej nieusłyszany apel o demonstrowanie czegoś w swoim życiu. Więc nie zwalniałbym tu z odpowiedzialności osoby, która popełnia samobójstwo, ale bym też bardzo mocno też pokazał odpowiedzialność środowiska tej osoby. Nie na zasadzie obwiniania się, bo na pewno to nie jest dobra droga i na pewno rodzice nie powinni szukać w sobie jakiejś winy czy obwiniania się. Rodzice takiej osoby czy krewni. Raczej naturalnie będą pytali się, co się stało, czego nie widzieliśmy, na co nie zwróciliśmy uwagi. I to są naturalne pytania, ale tak naprawdę nikt nie zna wnętrza człowieka, który się targa na swoje życie, bo gdybyśmy wiedzieli, to byśmy zareagowali. Samobójstwo jest aktem rozpaczy, aktem, no bym powiedział, chorobowym, który sprawia, że mam zamkniętą perspektywę na inne rozwiązania, i wychodzi tylko ta związana z targnięciem się swoje życia. Może czasem na życie może być czasem aktem brawury, ale to też jest chorobowy stan bycia w jakiejś adrenalinie, brawurze, w jakimś manii, prawda? Więc wracając do
Kościół na szczęście też, do pytania, Kościół na szczęście też podjął taką refleksję z biegiem lat i ten obrazowy sposób chowania samobójców, grzebania ich, nie wiem, pod murem kościelnym, on był raczej w społecznym wymiarze ważny dla społeczności lokalnej, mówiącej, tak nie powinno się kończyć swojego życia. Ale na pewno Pan Bóg ma szersze spojrzenie na nasze życie i myślę, że nie jest związany tylko i wyłącznie z tym jednym aktem targnięcia się na nie. Czyli tak naprawdę... Przy czym nie usprawiedliwiałbym w żaden sposób z punktu widzenia człowieka, czy wiary, czynu samobójczego. Zawsze on będzie czynem wewnętrznie złym z powodu odebrania sobie życia, ale powody, przyczyny, dlaczego, to zawsze będzie tajemnicą wymagającą wnikliwości, miłości, wrażliwości. Tajemnicą i też nadzieją i wiarą dla osób pozostających tak naprawdę, tych bliskich, tej osoby, która targnęła się na swoje życie, że nie jest to jednoznaczne ze skreśleniem tej osoby i tym życiem wiecznym. Oczywiście, nie jest to jednoznaczne skreślenie, nie wiem, z życia wiecznego, absolutnie nie. I tutaj osoby żyjące powinny mieć tą nadzieję cały czas w Panu Bogu i cały czas ta osoba jest świętej pamięci, a nie jest anonimowa dla Pana Boga, czy dla wspólnoty Kościoła. Ale też myślę, że to jest ważne, żeby te osoby, krewni osób, które popełnili samobójstwo, zrozumiały, że one nie są skreślonymi osobami, że nie godzi się, żeby one żyły w cieniu tej próby czy tego samobójstwa, że warto, żeby też przyjęły miłosierdzie i też sobie przebaczyły, chociaż jest to bardzo trudne. Ale wymaga to też wsparcia społecznego i takiej pomocy otoczenia, żeby pomóc tym bardzo zranionym takim doświadczeniem samobójstwa również się podźwignąć z tego. Pytanie z Instagrama. Czy przy dużym stresie dobrym pomysłem jest wspomaganie się ziołowymi lekami, herbatkami, suplementami? Jeżeli tak, to jak powinna wyglądać droga prowadząca do odejścia od takich środków i przejścia jedynie do polegania na Bogu w tych ciężkich chwilach? Czy po pierwsze myślę, że jedno drugiego nie wyklucza, można się wspomagać ziołowymi preparatami, aczkolwiek bardzo bym uwrażliwił na to, czy one nie będą w pewnym sensie szkodliwe, bo mogą nam dawać ułudę radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, nad którymi moglibyśmy popracować w psychoterapii, czy czasem nawet w pomocy takiej farmakoterapeutycznej. Warto to rozważyć, nie mówię, że jest to niezbędne w tej sytuacji akurat szczegółowo. Ale jeśli zioła pomagają i melisa pomaga, chociaż są różne stosunki do melisy, myślenia o niej, to dlaczego nie? To jest pierwsze. Natomiast czy przejść, czy jedno porzucić ze względu na Pana Boga, wydaje mi się, że to nie jest konkurencyjne, że modlitwa zawsze jest formą sprawiającą otuchę duchową, szczególnie ta modlitwa medytacyjna, refleksyjna. Zresztą wiele metod relaksacyjnych w psychologii medytacji wzięło początek z doświadczeń mnichów, którzy uprawiali medytację, czy których ciało uspokajało się pod wpływem modlitwy. Więc na pewno warto to zastosować, połączyć ze sobą. Przy czym tutaj nie ma tego w pytaniu, ale ważnym jest pytanie o jakość stresu. Jeśli jest to przewlekły stres, który jest związany z jakimś ekspozycją na stresujące bodźce, to warto przemyśleć, czy nie zmienić okoliczności przeżywania tego stresu, bo on niestety zostawia druzgocące ślady w naszym organizmie i takie pustoszące biologiczne wnętrze naszego organizmu. To jest ważna rzecz. Jeśli to jest stres sytuacyjny, to znowu pytanie, czy nie popracować z kimś neutralnie nastawionym do tego psychologiem, terapeutą, nad tymi sytuacjami stresującymi. Dlaczego na przykład mnie to tak mocno obciąża, a może innej osoby to nie obciążało, może jestem zbyt wrażliwą osobą, dlaczego moje wnętrze jest tak eksponowane na stres, to wszystko wymaga bardzo rzetelnej diagnozy. Pytanie z Instagrama. Jak wygląda czyściec i co tam się dzieje? Jak wygląda czyściec, to nie wiem, chociaż z pewnością mam nadzieję, że tam się znajdę, aczkolwiek to mówię troszkę z przekąsem, bo wolałbym do nieba trafić, no ale może będzie ten czyściec. Jak wygląda, to nie wiemy. Warto poczytać sobie, jak o nim piszą filozofowie, poeci, Dante, jak mówił o czyśćcu. To jest proces, też mistycy mówią, że to jest proces oczyszczania, proces oczyszczania nas z egoizmu, proces oczyszczania nas z tego wszystkiego, co jest nieuporządkowane w miłości do Boga i do bliźniego, a co się w nas zakorzeniło jako taką specyficzną miłość do siebie samego, która eliminowała Boga, eliminowała bliźniego. Jest to sposób oczyszczania. W jaki sposób, tego nie wiemy, ale Pan Bóg przygotowuje nas przez
czyściec do spotkania ze sobą i do radości wspólnoty w niebie wszystkich zbawionych. Więc myślę, że w taki sposób można by szukać odpowiedzi przez inspirację właśnie ludzi może bliżej, wolniejszych ducha poetów przez naukę Kościoła, która jest związana właśnie z tym, że jest to forma oczyszczenia przed spotkaniem z Bogiem twarzą w twarz. I niebiańską radością naszą, prawda? Czy jest jakiś termin pozostawania w czyśćcu, czy mowa jest właśnie... Nie ma terminu. To bardzo ważne, bo kiedyś, dawniej próbowano to klasyfikować z czasowością, prawda? Czyśćcu, stąd na przykład były te odpusty cząstkowe, tak zwane takie 100 lat czyśćca. Na szczęście Kościół odszedł od takiej percepcji myślenia i raczej mówi się o pewnym stanie wewnętrznego oczyszczania, ale nie czasowym, dlatego że on się dokonuje już w wieczności, prawda? Jest poza czasem naszym takim pojmowanym tu po ziemsku. Może to jakoś jest dla nas ocalające, bo gdybyśmy mieli trochę jak to anglosaskie kraje, zwyczaj osądzania czy karania 1000 lat w więzieniu, no to ci anglosasy sobie radzą w ten sposób, może dają możliwość odpokutowania za czyny tu już na ziemi tym osadzonym, których skazują na 300 lat więzienia, prawda? Mimo że życie ludzkie tyle nie trwa. Jest to jakiś sposób radzenia sobie z tym wymiarem adekwatnym do uczynków, natomiast no tutaj to pozostaje jakoś tajemnicą, prawda? I związaną z Bożą sprawiedliwością i Bożym miłosierdziem. Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.